Lisa Marie Presley i Michael Jackson byli wielu nie wierzyło w ich miłość. W czwartek media obiegła wiadomość o śmierci Lisy Marie Presley. Jedyna córka Elvisa Presleya zmarła niedługo po tym, jak została przyjęta do szpitala po zatrzymaniu akcji serca. Zaledwie dwa dni przed śmiercią gwiazda pojawiła się na rozdaniu Złotych Globów, gdzie świętowała sukces filmu Elvis. Będąc na gali, Presley udzieliła wywiadu serwisowi Extra TV, podczas którego sprawiała wrażenie osłabionej. Życie Lisy Marie Presley było naznaczone wieloma bolesnymi doświadczeniami. Córka Elvisa Presleya i Priscilla Presley przez lata zmagała się z uzależnieniem m.in. od kokainy i opioidów. W wieku zaledwie 9 lat przeżyła śmierć ojca. A w 2020 roku straciła jedynego syna. Presley miała także za sobą 4 nieudane małżeństwa. Najgłośniejszym ze związków gwiazdy bez wątpienia był ten z Michaelem Jacksonem. Księżniczka rock and roll i król popu wzięli ślub w 1994 roku i rozwiedli się po zaledwie 20 miesiącach małżeństwa. Wielu od początku nie wierzyło w autentyczność ich uczucia. Lisa Marie Presley poznała Michaela Jacksona, gdy ten był nastolatkiem, a ona sama miała zaledwie 7 lat. Para ponownie spotkała się w 1992 roku w Los Angeles i wówczas odnowiła znajomość. Gdy rok później Jackson został oskarżony o molestowanie 13-letniego Jordana Handlera, pozostawał w stałym kontakcie telefonicznym z Lisą, która stała się dla niego oparciem. Jak twierdził autor biografii Jacksona J. Randy Taraborelli, podczas jednej z rozmów artysta miał zapytać córkę Elvisa, czy zgodziłaby się zostać jego żoną, gdyby poprosił ją o rękę. Lisa Marie odpowiedziała twierdząco. Warto dodać, że Presley była wówczas żoną Danny'ego Coucha, z którym doczekała się 2 dzieci. Ostatecznie małżonkowie rozwiedli się w maju 1994 roku. Niedługo później Lisa poślubiła Jacksona. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Presley i Jackson pobrali się na Dominikanie, a ceremonia ich zaślubin trwała zaledwie 15 minut. Początkowo para utrzymywała informacje o zaślubinach w tajemnicy. Dopiero w sierpniu córka Elvisa wydała oświadczenie, w którym przedstawiła się jako Lisa Marie Presley Jackson. Jestem bardzo zakochana w Michaelu. Poświęcam życie byciu jego żoną. Rozumiem go i wspieram. Oboje nie możemy się doczekać założenia rodziny, ogłosiła. Informacja o ślubie Presley Jacksona dla wielu była ogromnym zaskoczeniem. W mediach nie brakowało też wówczas teorii, jakoby związek pary był jedynie mistyfikacją mającą na celu ocieplenie wizerunku króla popu. Mało tego, jedna z pracownic Ranch Neverland w dokumencie CBS twierdziła nawet, że muzyk rozrzucał po swoim pokoju damską bieliznę i spryskiwał ją perfumami, by jego personel myślał, że spędził noc z żoną. Sami zainteresowani jednak stanowczo zaprzeczali podobnym pogłoskom. W 1994 roku para pojawiła się na gali MTV Video Music Awards i wówczas wymieniła na scenie namiętny pocałunek. Jestem szczęśliwy, że mogę tu być. Pomyślcie tylko, nikt nie sądził, że to przetrwa, powiedział Michael tuż przed pocałunkiem, wskazując na żonę. W 1995 roku para udzieliła natomiast wywiadu Diany Sawyer, gdy dziennikarka wprost zapytała małżonków, czy uprawiają seks, ci odpowiedzieli, tak, 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 zapowiadając także, że i w przyszłości zamierzają zostać rodzicami. Lisa podkreśliła zaś, iż nie mogłaby udawać małżeństwa 24 godziny na dobę i wzięłaby ślub jedynie z miłości. Niedługo później światło dzienne ujrzał teledysk Jacksona do utworu You Are Not Alone, w którym gościnnie pojawiła się Lisa Marie. Córka Elvisa wystąpiła w klipie całkowicie naga. Ostatecznie miłość Presleya i Jacksona nie przetrwała. Para rozstała się pod koniec 1995 roku po 20 miesiącach małżeństwa. Miesiąc później Lisa Marie złożyła zaś pozew o rozwód,
jako powód wskazując różnice nie do pogodzenia. Później otwarcie obwiniała zaś muzyka o rozpad związku. Po śmierci Jacksona jego była żona udzieliła głośnego wywiadu Oprah Winfrey, w którym pojawił się także wątek ich związku. Presley przyznała na przykład, że król popumarzył o dziecku i wywierał na niej w tej kwestii dużą presję. Gwiazda również pragnęła powiększenia rodziny, chciała jednak z tym nieco zaczekać. Jak twierdziła, Jackson miał grozić jej, że gdy nie zgodzi się zajść w ciążę, zrobi to jego pielęgniarka Debbie Rowe, która ostatecznie została matką dwójki jego dzieci, Paris i Princea. Nasze kłótnie trwały po 3 dni, z przerwami na jedzenie czy sen. Mówił mi, Debbie powiedziała, że to zrobi. Tak wiedział, jak sobie z tym poradzić. Jeśli ty tego nie zrobisz, zrobi to na osoba, mówiła w rozmowie z Oprah. Mimo rozwodu Presley i Jackson pozostali w przyjacielskich relacjach, a nawet próbowali dać sobie jeszcze jedną szansę. We wspomnianej rozmowie z Oprah Lisa Marian zapewniła, że ich małżeństwo wcale nie było medialną ustawką. Jak przyznała, uwielbiała opiekować się mężem i określiła związek z nim jako jeden z najwspanialszych okresów jej życia. Lisa bardzo przeżyła także śmierć artysty w 2009 i wówczas na swoim blogu ubolewała nad tym, iż nie była w stanie zrobić dla niego więcej.